Dziś wtorek, 21 lipca. Artur Kisielewicz, witam. Zapraszam na magazyn miejski. Dziś w programie Art Inno Festival. Taniec śmierci w teatrze. Od 17 do 19 lipca w centrum Inowrocławia odbywał się Art Inno Festival. Kolorowo i radośnie te słowa najlepiej podsumowują trzydniowy czas festiwalowy. Letnie kino objazdowe, Jam Graffiti, specjalny pokaz fontanny z efektami pirotechnicznymi, festiwal baniek mydlanych, warsztaty taneczne i malowanie ławek. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych w ramach pierwszej edycji Art Inno Festival. Znakiem rozpoznawczym trzydniowej imprezy, której założeniem było przeniesienie życia kulturalnego z obiektów zamkniętych do centrum, stał się parasolowy baldachim nad Królówką. Nie zabrakło muzyki, szczudlarzy, konkursów i malowania buzi. Twórcze, radosne i kolorowe – takie było artystyczne święto na inowrocławskim rynku. Pomysł bardzo przypadł do gustu mieszkańcom, dlatego też możemy spodziewać się jego kontynuacji. Rozmawiałem tutaj z wieloma mieszkańcami, którzy uczestniczą w tej imprezie, są zadowoleni, przyszli razem z rodzinami, jest barwnie, kolorowo, gorąco. Jednym słowem, warto jest chyba tę imprezę powtarzać corocznie i wierzę w to, że Inno Art Festival przejdzie do historii jako pierwszy, a kolejne edycje będą w kolejnych latach. Czekamy na pomysły od Inowrocławian. Zgłaszajcie Państwo, mówcie, co byście jeszcze chcieli. W minioną sobotę na deskach Teatru Miejskiego odbył się spektakl Taniec Śmierci według Augusta Strindberga w reżyserii Pawła Lewartowskiego. Inowrocławski reżyser, założyciel grupy teatralnej Lewart 76, Paweł Lewartowski, postanowił zmierzyć się z dziełem szwedzkiego dramatopisarza z przełomu XIX i XX wieku, Augusta Strindberga. Wystawiony na deskach Teatru Miejskiego spektakl Taniec Śmierci opowiadał o kryzysie małżeństwa i rodziny, braku porozumienia i miłości we współczesnym świecie. Główni bohaterowie, Alicja i Edgar, zgłosili się do reality show, chcąc w ten sposób uczcić 15. rocznicę ślubu. W spektaklu wystąpili inowrocławscy aktorzy Barbara Felerska, Andrzej Kortas i debiutujący w tej roli Łukasz Tubiszewski. Na tej scenie oczywiście wielokrotnie występowała Barbara Felerska, która występowała w moich witkacowskich przedstawieniach. Później w takim spektaklu Niczego nam nie brakuje. Krajobraz był taki spektakl, w którym graliśmy wspólnie. Andrzej Kortas to już też weteran, grał w kilku przedstawieniach, między innymi grał Kostryna w Balladynie. A taką nową twarzą jest wokalista zespołu Gram, Łukasz Tubiszewski, który dzisiaj miał i koncert, i za chwilę będzie miał też zadanie bojowe jako aktor, po raz pierwszy w tej roli. Myślę, że emocje będą niemałe. Po premierowym spektaklu zarówno organizatorzy, jak i aktorzy zaprosili widzów na okolicznościowy tort. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Zabawa, energia, kolor i rodzinne spędzanie czasu. Te określenia najbardziej pasują do pierwszego festiwalu ulicznego Art Inno Festival, który od 17 do 19 lipca odbywał się w samym centrum Inowrocławia, na rynku. Znakiem rozpoznawczym imprezy stała się parasolowa aleja, czyli setki parasoli zawieszonych nad ulicą Królowej Jadwigi. Barwny tunel prowadził wprost na rynek, gdzie przez 3 dni atrakcji było co niemiara. Letnie kino objazdowe, festiwal baniek mydlanych, warsztaty taneczne, specjalny pokaz fontanny to tylko niektóre z pomysłów organizatorów na przeniesienie życia kulturalnego z obiektów zamkniętych do centrum. Rozmawiałem tutaj z wieloma mieszkańcami, którzy uczestniczą w tej imprezie, są zadowoleni, przyszli razem z rodzinami, jest barwnie, kolorowo, gorąco,
Jednym słowem, warto jest chyba tę imprezę powtarzać corocznie i wierzę w to, że Inno Art Festival przejdzie do historii jako pierwszy, a kolejne edycje będą w kolejnych latach. Czekamy na pomysły od Inno Wrocławian. Zgłaszajcie Państwo, mówcie, co byście jeszcze chcieli. No, Solanki, Solanek jest znany Inno Wrocław najbardziej w regionie i w Polsce, ale to nie znaczy, że tylko mamy piękne Solanki, bo mamy przepiękny rynek, którymi goście się nasi zachwycają również. Mamy osiedlowe centra wypoczynkowe z placami zabaw dla dzieci we wszystkich osiedlach inowrocławskich już w tej chwili, ulubione przez rodziców z dziećmi. I myślę, że warto jest, współpracując na takiej zasadzie z tymi, którym się chce coś zrobić więcej w Inowrocławiu, organizować takich imprez jak najwięcej. My jesteśmy do dyspozycji. Festiwal zainaugurował plenerowy pokaz filmu Mroczny Rycerz. Dla kinomaniaków przygotowano specjalny sektor leżaków. By z nich skorzystać, wystarczyło zainstalować najnowszą wersję aplikacji znanej strony zakupowej. W ramach festiwalu zorganizowano Jam Graffiti. Blisko 50 młodych artystów upiększało garaże przy ulicy Niepodległości. Imprezę poprowadził wujek Samo Zło. Nie zabrakło freestyle'owych solówek w wykonaniu lokalnych raperów. Uroczyste otwarcie festiwalu odbyło się 18 lipca. Dokonali go prezydent Ryszard Brejza i radna wojewódzka Elżbieta Piniewska w asyście szczudlarzy i miejskich maskotek. Malowanie twarzy, ławek, warsztaty taneczne, koncert ulicznych grajków, wyklejanie styropianowego napisu i specjalny pokaz fontanny – to działo się później na rynku. Festiwal zawitał także do Teatru Miejskiego, gdzie miała miejsce premiera sztuki grupy Lewart 76 zatytułowanej Taniec Śmierci według Augusta Strindberga. Spektakl wyreżyserował Paweł Lewartowski. Jest na tyle uniwersalny, że mimo że upłynęło 115 lat od napisania dramatu, on bardzo fajnie oddaje prawdę o naszej rzeczywistości. Oczywiście, aby go uwspółcześnić, dokonaliśmy pewnych zabiegów inscenizacyjnych. Aktorzy improwizują momentami po to, żeby przybliżyć tekst Strindberga współczesnemu widzowi. Ostatni dzień festiwalu upłynął pod znakiem baniek mydlanych, występu komika ekwilibrysty Just Eddie Show, malowania wielkich płyt z bajkowych postaci i występów tanecznych. Bańkowi magicy zaprosili Milusińskich do bańkowego miasteczka, gdzie za pomocą różnych rekwizytów i własnych rąk dzieci tworzyły kolorowe i delikatne kule unoszące się w powietrzu. No już prawie 10 lat chyba jest, trwa, także co chwilę, mam wrażenie, że cały czas się rozwijamy, co, póki co jest bardzo, bardzo dobre. Co, jeździmy na festiwale różne, jak nas ktoś chce zaprosić, zawsze się polecamy. Ostatnim takim nabytkiem jest właśnie namiot, który jest z tyłu. Co mogę powiedzieć, no nawet jak była taka ulewa jak przed chwilą, te bańki nadal fajnie wychodzą i tego. I pierwsze co udało się widzę powrócić, to bańki tutaj już działają, a nie wiem jak zresztą. A co najmłodsi lubią najbardziej? Samodzielne puszczanie bańek, warsztaty z bańkami, zamykanie w bańkach? Tu chyba zależy bardzo indywidualnie, bo dzieciaki bardzo różnie, albo niektóre to tylko rozbijają. Bardzo często dzieci chcą próbować, chcą zrobić największą bańkę w życiu. No i co, są bardzo, bardzo spokojne, które tylko patrzą i tego, ale to już raczej chyba już takie dorosłe dzieci, które nie mają ochoty na zabawę z bańkami. A czym się różni wykonywanie baniek dużych od wykonywania baniek małych? Jaka jest specjalna technika, może inny rodzaj płynu i jaką największą bańkę udało Wam się stworzyć? Nie mierzyliśmy specjalistycznym sprzętem. Teraz niedawno taki znajomy sam Babuman pobił rekord i nie pamiętam dokładnych wymiarów. W każdym razie nasze bańki są niewiele odstające od niego. Co najmniej te 3 metry średnicy bańki potrafią latać swobodnie. O, jest z tyłu. Tak. No tak, bańki 3-metrowej średnicy to jest tak, to już jest duża bańka, która jak lata to już robi naprawdę ach nawet wśród nas. Imprezę zorganizowali prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, Kujawskie Centrum Kultury, OSIR, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miejska Alternatywa i Flandria.